Cześć, z tej strony Krycha i na samym wstępie pytanie, lubisz jeść pizzę? Jeżeli tak, to jaką? Na przykład mrożoną z marketu, a może wybierasz lokalną pizzerię, która serwuje jej polską interpretację? Czy może wybierasz się do włoskiej knajpki, która próbuje przemycić oryginalny smak włoskiej pizzy tutaj do naszego pięknego kraju? Koniecznie podziel się tym ze mną w komentarzu pod tym filmem, będzie bardzo miło! A ja tymczasem zapraszam Was na kulinarną wycieczkę do jednej z najlepszych, o ile nie najlepszej pizzerii w Toruniu, która nazywa się Kolorowy Piec. Wy zapnijcie pasy, możecie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, również wrzucić subskrypcję, mile widziany kciuk w górę dla zasięgu, a ja teraz już biorę swoją przekąskę, Wy również weźcie coś do jedzenia, bo będzie naprawdę smacznie, tak więc przenosimy się. Moi drodzy, dotarliśmy już na miejsce. Toruń, ulica Łazienna 32, Kolorowy Piec i napis najlepsza pizza w Toruniu. Tak na ulotce reklamuje się ten lokal. W środku rzeczywiście znajduje się Kolorowy Piec. Patryk, zauważyłeś? Tak, było tam dużo kolorów. No i wnętrze całkiem schludne, całkiem ładnie zrobione wnętrze tej restauracji. Ale oczywiście najważniejsze jest to, co mamy tutaj w naszym kartonie, czyli pizza za 21 zł, capricciosa. Składa się m.in. z gotowanej szynki, cotto oliwek, no i oczywiście sera mozzarella i sosu pomidorowego. Są też pieczarki. Najlepsza pizza sprawdzamy w Toruniu. To... sprawdzamy! Wow, wow, wygląda bardzo apetycznie, moi drodzy. Zobaczcie, jak to wygląda. Ślady pieca. Tak, ślady pieca opalanego drewnem są tutaj na niej zaznaczone. Mamy oliwki, mamy szynkę, mamy podkład pomidorowy, mamy również mozzarellę. Całość wygląda bardzo, bardzo apetycznie. Pizza, z tego co widzę, jest na bardzo cienkim cieście. Patryk, przytrzymasz? Mhm. I też rzuca się fakt, że nie ma za dużo dodatków na tej tak. pizzy. Tak, moi drodzy, zobaczcie, jak prezentuje się taki kawałek. Od spodu jest odpowiednio wypieczona. Pizza troszeczkę opada, ale ciasto jest bardzo cienkie. Zobaczcie, jakie to ciasto jest cienkie. Wyściełane pudełko takim pięknym papierem. Kolorowy piec firmowym. Prezentuje no, się to... Trzeba to powiedzieć, jest to produkt premium. Jest to produkt premium. Cena wydaje mi się, że nie jest jakaś duża. Nie, nie jest duża. Jest troszkę może więcej niż taka typowa capricciosa tak. gdzieś tam w restauracji. Fakt, że ta pizza jest mniejsza. No ale jak ktoś stawia na jakość, to warto te 3 zł tam. Dokładnie, nie będziemy tym razem mierzyli rozmiaru placka. W tej pizzy najważniejszy jest smak, a nie rozmiar. Nie ma sensu mierzyć. Oczywiście. Właściwie czy warto, to się dowiemy jeszcze, bo oczywiście, trzeba to sprawdzić. Ale wygląda obiecująco. Dokładnie. Szynka wysokiej jakości, to widać. Bardzo krucha, rozłamuje się. Mhm. Ojej, panie. No się rozpływa w ustach. Ona się rozpływa w ustach. Nie, no ja już, wiesz co, ja już próbuję, Patryk, no nie mogę się powstrzymać, lecimy. No to próbujemy. Pizza bardzo fajnie, gładko przechodzi przez gardło, nie zasusza. Ten podkład pomidorowy rzeczywiście robi tutaj niesamowitą robotę. Czuć jakość składników, czuć dobre włoskie składniki. Niewątpliwie jest to jedna z lepszych pizz, jakie jadłem dotychczas na kanale. Mówię to z ręką na sercu. Całość jest bardzo smaczna. Patryk, co do brzegów, zobacz. Fajnie zrobione, chrupiące takie, no. Naprawdę całokształt tej pizzy jest bardzo, bardzo dobry. No i mozzarella, która... No ciasto nie przeszkadza przy konsumpcji tej pizzy, powiedzmy tak. sobie szczerze, nie zamula podniebienia. Bardzo dużo czuć tutaj sera, który jest dobrej tak. jakości i czuć dużo pomidorów. Czasem przebije się nutka szynki, akurat trafiłem kawałek bez oliwek. Mhm. Ale zdecydowanie jest to najlepsza pizza, jaką jadłem w Polsce. Możliwe, że jedna z najlepszych, jaką jadłem w życiu, jak nie najlepsza. Na pewno świeże składniki, dobrej jakości, całokształt prezentujący się na bardzo wysokim poziomie. I to cenię, bo za 21 zł możemy dostać pizzę, która jest przede wszystkim na bardzo cienkim cieście, z odpowiednią liczbą składników, trochę na wzór tej włoskiej, rzeczywiście tutaj czuć te Włochy. Piec opalany drewnem. Powiedzmy szczerze, te wszystkie pizza grill bary, jakie możemy testować, to w ogóle nie mają podjazdu do tej pizzy. Mhm. Nie ma w ogóle dyskusji. Jadąc tutaj z Krystianem, nie wiedziałem, co będziemy nagrywali. Mhm. I taki fajny surprise mnie spotkał.
Powiem krótko, jest to dobry produkt, produkt premium, produkt, który warto polecić innym. I to miejsce będę polecał, dlatego że jest to miejsce z charakterem, jest ten kolorowy piec, który jest w nazwie lokalu, to nie jest żadna ściema. No całość, między innymi firmowy kartonik, między innymi sposób podania, wszystko ma swoją estetykę. Ceny są umiarkowane, nie są najniższe, ale nie ukrywajmy, za dobrej jakości pizzę te 21 zł to nie jest dużo. Poszlibyśmy kawałek dalej do baru, którego nazwy nie, może nie będę wymieniał, ale na pewno będziesz wiedział, o jaki chodzi. I za obiad byśmy zapłacili 50 zł lekką ręką. Jeżeli chodzi o cenę, 9 na 10 daje spokojnie, to według mojej opinii jest jedna z najlepszych pizz, jakie jadłem dotychczas. I rzeczywiście śmiało tutaj ten napis, który znajduje się na ulotce, może być adekwatny do tego, co jest podawane w lokalu. Rzeczywiście jest to jedna z najlepszych pizzerii w Toruniu i tą pizzerię chciałbym Wam po prostu dzisiaj polecić ja osobiście, a oczywiście Patryk. No ja nie sądziłem, że wejdę w tą serię testowania pizzy w takim stylu. Nie sądziłem, że taką notę wystawię w najbliższym czasie na tym kanale, ale z czystym sercem dam 10 na 10 tej pizzy. Jest fajnie, jest dobrze. Jest to pewna nisza, tak, która odpowiada wymaganiom klienta, powiedzmy mojego, czy też tak, twojego pokroju. Więc jeżeli ufacie naszym gustom kulinarnym, to zapraszamy. Odnajdziecie się tutaj. Dokładnie, zapraszamy do tego lokalu. To jest moje polecenie osobiste. Najlepsza pizza w Toruniu. I tak było, i tak jest. I wy możecie przyjść i sprawdzić, czy rzeczywiście tak jak my powiedzieliśmy, było. My teraz zapraszamy naszych widzów na naszą wielką grupę Bojownicy Krychy. 11 tysięcy ludzi jest razem z nami. Tam między innymi recenzujemy tego typu lokale. Wy chwalicie się, co ciekawego macie u siebie w mieście. Pokazujecie innym, aby też inni mogli przyjechać i sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak fajnie. Nasz Instagram wspólny MR Krycha, dzięki niemu również wiecie wszystko pierwsi. Między innymi widzieliście pierwsi, że byliśmy w najlepszej pizzerii w Toruniu, czyli kolorowym piecu. Warto obserwować. A no właśnie, jeszcze zapomniałem. Kanał Patryka, link w przypiętym komentarzu, opisie filmu. Ja Was tam serdecznie zapraszam, bo Patryk w świecie fantazy to niedługo będzie naprawdę wymiatał. Tak więc wszystkich zainteresowanych. Staram się stanąć na wysokości zadania. Teraz w ostatnim czasie dużo mnie nie było na YouTubie, ale to nie znaczy, że nie działałem, bo przeczytałem bardzo dużo książek w tym czasie. No i właśnie wykupiłem sobie stronę internetową, na którą również Was zapraszam. Tak więc link również do strony w opisie. A my już teraz, nie przedłużając, lecimy do ekranu końcowego. Ekran końcowy. Ten Krycha to jednak potrafi narobić smaka, co nie? A jeżeli chcesz, żebym narobił Ci więcej smaka, możesz wbić na poprzedni film, który nazywa się Najostrzejszy kebab w Polsce, gdzie byliśmy w Kwidzynie w lokalu Big Daddy. Jeżeli jeszcze nie oglądałeś tego filmu, serdecznie zapraszam. Serio, taka maczeta, że głowę urywa. Nad tym ekranikiem masz przycisk do subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robisz, masz po boku dwie poprzednie produkcje, mój drogi widzu. Jeżeli jeszcze chcesz z nami zostać dłużej, śmiało pooglądaj, narób sobie właśnie smaka na takie fajne rzeczy. A teraz trzymaj się cieplutko, pozdrawiam, do następnej produkcji, hej!